Marcel, przede wszystkim ogromne gratulacje. Wygrana, dopiero druga w tym sezonie, to po pierwsze musi szczególnie cieszyć, a po drugie w jakich okolicznościach ona została dzisiaj osiągnięta? No na pewno ważne 3 punkty dla nas, bo odbijamy się troszkę od dna tabeli. No a takie zwycięstwa jak te życzę jeszcze bardziej, w ostatniej minucie strzelić bramkę to jest coś bardzo dobrego i na pewno cieszymy się z tego i na pewno to będzie taki przełomowy moment w naszej grze. Ostatnie kilkanaście dni dla Ciebie bardzo udane, bo po pierwsze wywalczyłeś sobie miejsce w wyjściowym składzie dobrymi występami w Pucharze Polski i potem meczem w Suwałkach. No na pewno, bardzo się cieszę, że dostałem szansę przede wszystkim w meczu w Pucharze Polski. Starałem się ją wykorzystać, walczyłem jak tylko mogłem. Widocznie spodobałem się trenerowi i teraz pozostaje tylko walczyć dalej, żeby to utrzymać. Dzisiaj też poznaliśmy Twój dodatkowy atut. Chodzi tutaj o te wyrzuty z autu. Właśnie po takim wyrzucie zdobyliśmy bramkę na 3-2. Tak, no jest to coś, co zawsze robiłem grając w Norwegii. Zawsze mieliśmy aut w miarę blisko bramki, to staraliśmy się to wykorzystać właśnie w ten sposób, że wrzucałem daleko. Przynosiło to nam też bramki wtedy, dzisiaj też przyniosło, także no by tak dalej. Żeby nie było za miło, oczywiście jeszcze raz ogromnie gratulujemy wygranej, no ale prowadzimy 1-0 i drugą połowę znów rozpoczynamy w bardzo słabą postawą, co doprowadza do stanu 1-2. Oczywiście chwała zwycięzcom, ale kolejny przestój w grze nam się przydarzył. Tak, no na pewno mówiliśmy z chłopakami właśnie, że nie wyszliśmy z szatni. Pierwsze 15 minut było słabe w naszym wykonaniu. Straciliśmy właśnie te 2 bramki, natomiast cieszy to, że potrafiliśmy się podnieść w tak ciężkiej sytuacji. Strzeliliśmy te 3 bramki i na pewno to jest dobry prognostyk. No, chociaż to te pierwsze 15 minut pierwszej połowy są na pewno do poprawy. Mateusz, przede wszystkim ogromne gratulacje. Dzisiaj zasłużyliście na to zwycięstwo po tak długim czasie i to zwycięstwo, te okoliczności, w których zostało ono odniesione, jest takie podwójne, prawda, dla nas wszystkich? Na pewno podwójnie budujące, myślę, bo no nie codziennie wygrywa się po wrzucie z autu w doliczonym czasie gry. Podnieśliśmy się z kolan, można powiedzieć, z piekła do nieba. No, by to nam dodało skrzydeł w następnych meczach, żebyśmy złapali jakąś serię i mogli z takim oddechem spojrzeć na tabelę. Ty dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach wszedłeś na boisko, bo na samym początku gry Mariusz Ganiarz doznał kontuzji i musiałeś od razu wskoczyć do spotkania. Nie przygotowywałeś się do meczu tak pod sensem tutaj fizycznym, tak, podczas rozgrywki drużyny. To było bardzo ciężkie, no ale tą bramką udowodniłeś, że dzisiaj naprawdę pokazałeś się z dobrej strony. Czy pokazałem się z dobrej strony? Trzeba spytać trenera. Ja jestem od grania. Przygotowuję się do każdego treningu i do każdego meczu, jak najlepiej potrafię. Duża w tym zasługa też trenera Wolaka, który w drugiej drużynie cały czas mnie mobilizuje i motywuje, żeby dawać siebie wszystko, mimo tego, że schodzę tam na mecz, ale nigdy nie schodzę za karę, tylko daję z siebie ile mogę. No i cieszę się, że to owocuje tym, że udało mi się dzisiaj wejść na boisko w ciężkich okolicznościach, ale nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Tak to jest w piłce. Miejmy nadzieję, że uda mi się na dłużej zagościć w składzie. Ale żeby nie było tak miło po tym spotkaniu, po raz kolejny w tym sezonie zdarzyło nam się tak, że drugą połowę rozpoczynamy od zdecydowanie słabszej gry. Dzisiaj ona przyniosła 2 bramki dla drużyny Bytowi. Chwała zwycięzcom, chwała, że się podnieśliście, ale trzeba popracować właśnie nad tym elementem gry, nad początkiem tej drugiej połowy. Ja myślę, że to jest w ogóle nasz wielki problem, że za bardzo się cofamy. Mamy bardzo doświadczonych zawodników ogranych już na wyższym szczeblu niż pierwsza liga. I uważam, że my spokojnie w tej lidze możemy prowadzić grę. Nie tylko stać i czekać na kontrataki, nie obawiać się zespołu przeciwnego, ale brać sprawę w swoje ręce i zdecydowanie wygrywać, tak jak pokazało to ostatnie 20-25 minut, gdzie dążyliśmy do zdobycia bramek i do osiągnięcia zwycięstwa. Myślę, że stać nas na to, żeby w takim tempie przebiegać spokojnie 70 minut, a te 20 to zawsze można dać z serducha. Czy chciałbyś komuś zadedykować tą dzisiejszą bramkę zdobytą na 2-2? Mojemu prezesowi, panu Piotrowi Bajerowi z LZS-u Leśnica, który kiedyś podał mi rękę, teraz ma swoje problemy. Panie prezesie, trzymam kciuki, mam nadzieję, że pan z tego szybko wyjdzie i jak najszybciej wróci pan do nas, tu gdzie pana miejsce. Dziękuję.